Opublikowane dane zza oceanu były bliskie oczekiwaniom. Produkt krajowy brutto w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 0,7%. Konsensus rynkowy przedstawiany m.in. przez agencję Bloomberg wynosił 0,8%. Natomiast co warto zauważyć, reakcja na rynku walutowym była dość znaczna, ale w kierunku wzmacniającym amerykańską walutę. Co mogło spowodować taką reakcję? Między innymi pisaliśmy, że pojawiły się oczekiwania i w związku ze słabymi danymi o zamówieniach na dobra trwałe były oczekiwania, że ten odczyt kwartał do kwartału anualizowany może być ujemny. To by najprawdopodobniej spowodowało osłabienie się amerykańskiej waluty. Natomiast ponieważ te dane były jednak lepsze niż ten odczyt ujemny, część inwestorów być może zdecydowała, że jednak szanse na podniesienie stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych nie są tak niskie w marcu, jak to by mogło się wcześniej wydawać. No i część graczy po prostu postanowiła zakupić amerykańską walutę. Natomiast jeżeli chodzi o rynek złotego, to z kolei spadek euro-dolara ma dobry wpływ na wycenę euro-złotego. Schodzimy w okolice 4,43, ale w tym przypadku również należy zwrócić uwagę na fakt, że bardzo podobny ruch jest obserwowany na forincie. Także to nie jest kwestia jakiegoś poprawy sentymentu względem Polski, powrotu do tych poziomów, które były m.in. sprzed cięcia ratingu przez Standard & Poor's, ale raczej wynik globalnej płynności, globalnego poprawienia się sentymentu, m.in. związanego z nocną decyzją Banku Centralnego Japonii o obniżeniu stóp procentowych poniżej poziomu zero. Także cały czas ogólnie złoty jest słaby, co bez problemów można sprawdzić, porównując jego notowania do notowań forinta. Natomiast w poniedziałek ważny będzie odczyt z polskiej gospodarki, PMI z przemysłu, wskaźnik wyprzedzający dotyczący koniunktury właśnie w polskim przemyśle powinien być szeroko obserwowany przez rynek, gdyż dla niektórych inwestorów może to być ważny sygnał po obcięciu ratingu. Jeżeli ten PMI będzie w miarę dobry, powyżej 52 punktów, wtedy można oczekiwać nawet lekkiego poprawienia się sentymentu w kierunku polskiego złotego. Natomiast gdyby on był słabszy, no to wtedy pojawią się być może jakieś obawy dotyczące kondycji polskiej gospodarki, a to z kolei może przełożyć się negatywnie na wycenę złotego.